naszymi gośćmi są Maria Golec i Laura Nowicka, zawodniczki zespołu Polonii Środa, które nie tak dawno zajęły drugie miejsce w rozgrywkach Wielkopolski o Puchar Tymbarku, a także trzecie miejsce w Mistrzostwach Wielkopolski Młodziczek. Witam Was dziewczyny. Razem z dziewczynami jest ich trener Kamil Kudła. Dzień dobry. Dziewczyny, pierwsze pytanie do Was. Jak długo trenujecie w klubie? Ja trenuję 3 lata, a ja 4 lata. Jaki jest Wasz piłkarski idol? Lewandowski. Mój też Lewandowski. A ulubiony klub? Bayern Monachium. Mój też Bayern Monachium. Jesteście, widzę, zgodne. A na jakiej pozycji występujecie? Ja na prawej pomocy albo na przodzie. Ja u chłopaków gram w obronie, a z dziewczynami gram zazwyczaj z przodu albo gdzieś na pomocy. A zdarzyło się też, że nie mieliśmy bramkarza i broniła. No właśnie, bo na co dzień występujecie również w zespołach z kolegami, w zespołach męskich. Czy nie przeszkadza Wam to? Czy jest to dla Was jakieś utrudnienie grać z chłopakami? Mi nie przeszkadza, nawet wręcz pomaga, bo mogę się więcej rozwijać. Mi tak samo. A gdzie chciałybyście zagrać w przyszłości? Ja jeszcze o tym nie myślałam, ale jakby się udało, no to w jakiejś zagranicznej lidze. Moim marzeniem zawsze było zagrać w reprezentacji Polski. A największy sukces w piłce do tej pory? Drugie miejsce w tym barku i zostanie najlepszym zawodnikiem. Ja zostałam zaproszona na 3-dniowe szkolenia w Poznaniu przez Wielkopolski Związek Piłki Nożnej i też w tym barku udało mi się zdobyć 16 bramek i byłam blisko króla strzelców zdobycia. A co Was w ogóle, dziewczyny, skłoniło do tego, żeby trenować piłkę nożną? Ja tak naprawdę zaczęłam grać, ta chęć się pojawiła tak nagle. Jakoś nikt nigdy nie myślał, że będę grać w piłkę, ale możliwe, że to jest też gdzieś po moim tacie, bo też grał. Ja mam to, że mój wuja grał w piłkę, no i ja zawsze jak mój wuja grał w piłkę, to ja też chciałam. No i poprosiłam mamę, żeby mnie zapisała na Polonię i tak to się wszystko zaczęło. Jakie są Wasze najbliższe cele piłkarskie? Jakie sobie stawiacie przed sobą? Ja bym chciała zagrać z drużyną seniorską. No właśnie, ja chciałabym wstąpić zostać zaproszona do kadry wielkopolskiej. Dobrze, dziękuję Wam bardzo, dziękujemy za tą krótką rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w piłce. Dziękuję. Kamil, jak to się stało, że zacząłeś pracować z zespołem kobiet? Na co dzień pracuję z zespołem Orlika Starszego, gdzie mam w sumie 7 dziewczynek. I gdzieś po rozmowach z prezesem i z naszym dyrektorem zrodził się pomysł, że po prostu będzie mi najłatwiej z nimi pracować, mam największe doświadczenie, a sama też chęć moja współpracy i zdobycia nowych doświadczeń z samej dziewczynki skłoniła mnie do przyjęcia tej propozycji. Czy praca z kobietami różni się jakoś od pracy z mężczyznami? Myślę, że w tym wieku nieznacznie, aczkolwiek na pewno u dziewczyn jest więcej tych śmiechów, więcej żartów. Możemy pozwolić sobie na większy luz niż u chłopaków, gdzie jak im się jednak trochę popuści to tak zwane lejce, to jednak już szybciej robi się bałagan na treningu. Jakie są Twoje jako trenera najbliższe cele piłkarskie z zespołem Młodziczek? Myślę, że fajnie byłoby, gdyby dziewczyny po raz kolejny, może nawet większa ich część, pojechała na zgrupowanie kadry Wielkopolski. No i myślę, że niedalekiej przyszłości niektóre z dziewczyn mają szansę na pewno zjawić się na jakimś zgrupowaniu, bądź chociażby konsultacji kadry polskiej.